Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, przez listopad w sumie aren na moim kanale nie było. Była cały czas ta przygoda, ale teraz właśnie w ostatnim tygodniu przygody nie było, więc teraz stwierdziłem, że wrzucimy sobie arenę i z moim współlokatorem Riosenem. Witam wszystkich. Tak, stwierdziliśmy, że tym razem zrobimy to od początku do końca, żeby Riosen również mógł zobaczyć draftowanie talii. Najwyżej będzie mnie opierdalał, że słabe karty wybieram. No, bo wcześniej, jak mogliście zauważyć, z reguły Riosen się pojawiał na odcinkach, jak już miałem 2-2, więc niewiele było do odratowania. No, ale teraz postaramy się od początku do końca zrobić jakąś dobrą arenę. I tym razem nasz wybór padnie na Trala, ponieważ ostatnio mag był, druid również. Ludzie, ziemio i ogniu, wzywam was! Także weźmiemy sobie jakiś piorun, ogień, ziemię i wybieramy. O, dobra. Co za siódemka. Murloki nie płaczą. Daj twoim stronnikom +2/+2. Kosztuje jeden mniej za każdego murloka, jakiego kontrolujesz. Może no talii na murlokach nie robimy, ale z tych kart sam buff +2/+2 nawet na siódmą turę jest niezły. Chociaż z drugiej strony w siódmej turze, jeśli mamy już sporo kreatur na stole, no to ta dopałka tak... Proszę spójrz na inne karty, no co masz atrapę bezużyteczną i pana śmierci, który czasem może cię udupić totalnie, nie? No. No to na dzień dobry late game. Na dzień dobry late game. Albo antyczny medibot, albo upiorny pajęczak. No też tak myślę, tylko teraz co? Może upiorny? No w sumie może być jakieś tokeny, nie? Jakieś tokeny, które będzie można dopakować. Kurde, grzmiący żywiołak. Kiedy zagrasz stronnika z okrzykiem bojowym, zadaj 2 punkty obrażeń losowemu wrogowi. Nie ma na razie tych okrzyków bojowych nie mamy. Natomiast albo ogr mięśniak, albo kapłanka, która mogłaby zbufować nasze totemy, ale ten ogr jest po prostu mocniejszy. Trzecia tura jednak robi swoje. Z kapłanką jest ten problem, że czekasz, żeby ją użyć w tym momencie. No. Tutaj mamy stosunkowo krab. Naganiasz mechów, no mechów na razie nie mamy. Kamienioskóry, gargulec, no... Jeden ataku zatrzymany to nie reprezentuje sobą nic ciekawego. No, zostaje nam chyba berserker i jakieś możliwości dopalenia go. Chyba że naganiacza w ciemno i potem liczymy na mechy. Nie chodzi, że w ciemno, ale te 2-3 tak. Na drugą turę. Tak. Tak. Bo ten berserker w sumie jest sytuacyjny bardzo. Naganiacz mechu zawsze jest. No dobra. W sumie berserker byłby dobry na magu, ale. Tak. Tutaj będziemy... I mamy mecha. I mamy mecha. A co to jest w ogóle za karta? Jeśli Gorylobot. Jeśli kontrolujesz innego mecha, odkryj mecha. Ciekawe. Ouu. Było fajne, gdybyś robił No, mamy na razie jednego. No i... Tylko za 4 many. Ale z drugiej strony mamy... no, kartę za free call, nie? Znaczy, jeśli będziemy mieli na stole, oczywiście. No jeśli w ogóle będziemy jakieś mechy, nie? Nie, no myślę, że w tej sytuacji lepiej pajęczczoło. Dobra. Niech będzie. Kontra na bronie czy draw? Kontra na bronie. Jest kontra paladynów na arenę. I co tu mamy? Jan? No chyba nie za bardzo. Murlock też, nie? No, zostaje lepiej uzdrawiająca. Na arenach tak słabo, ale... No ale i tak jest lepiej. Już lepiej to mieć. Tym bardziej, że małą, ale daje możliwość na heal za 14. Dobra, tej trójki raczej nie będziemy brać. Jak już, to weźmiemy sobie kałużniaka, ponieważ statystyki ma takie same co ta bestia. Natomiast jako, że jest to murlok, to kombi się znasz. Murloki nie płaczą. Za każdego... Aha, murloka jakiego kontroluję. Czyli muszę go jeszcze wrzucić w stół, więc... Znaczy no... Ta szansa jest, nie? Czy reinkarnacja coś nam daje? Dawałaby, gdybyś miał jakieś ciężkie kreatury. Na razie... jedną z cięższych jest ogr mięśniak.
Więc nie za bardzo. Naganiacz. Dlatego drugi naganiacz. No, musimy zacząć szukać już takich droższych kreatur. No. Tycia przywoływaczka, no, czy narubiańskie jajo? No, droższe kreatury, zatrzymane. Proszę cię. Proszę cię. Alarmo, bo... Bo narubiańskiego na razie nie masz w ogóle. Jak rozbić, no. Dobra, tycia przywoływaczka. Ujej. Ale badziew. No, no. Tamcik. Tamcik już. Piąteczka jakaś musi być. A no. Konne? Chociaż nie, kapłanka +1/+1 daje więcej możliwości. Totemiczny golem kusi, ale z drugiej strony prastary gorzelnik by się przydał. Znaczy w sumie tam tego prastary nie masz co cofać za bardzo, bo co będziesz lekkie kreatury cofą? No wiesz, cofnę sobie lekką kreaturą, zaatakuję. Jeśli przeżyję, to mogę sobie ją cofnąć i od razu wystawić. No nie, no ale prastary bardziej służy do tego, żeby cofać ten. No ale nawet w pusty stół mogę ten go rzucić. A co, mówce wiatru? No mówce wiatru nie. No. Totemiczny golem, bo to jest solidna dwójka. Solidna dwójka, dobra, niech ci będzie. No już masz Irli. Jest rok, dobra. Jest rok. A nakręcany albo trzask? Nakręcany chyba. A, no mamy już trochę tych mechów, mamy. Stwór z moczarów, tak. No chyba tak. Kapłanka co nam tam daje +4. Dobra, to stwór z moczarów. A kurde, dobre te dwójki są. Znowu mech. No właśnie, znowu mech. Ile my mamy już mechów? 2. 3. 4. 4 mechy. Ale chyba ten drakonit. Mimo wszystko late game. Potrzebujemy late game'u, więc... Co tu mamy? Wow. Dowódca nie. No żywiołak. Jednak 7-8 kreatura jest... Ten żywiołak jest ciekawy, tylko... Ale na sobie tylko bierzemy. Nie, no bierzemy. To jest jednak solidne. Grzmiący żywiołak chyba, masz co? Krzyków? Już nie mamy za wiele. Dobra. Tu mnie masz. Dobra, jeden. Dwa był. A co tu jeszcze jest? 3. 4. 4 okrzyki. Mało, ale jako sama w sobie kreatura 2/6. To bym wolał kreaturę 3/4 za 2 many. Ty coś masz z tym totemicznym golem. No, totemiczny golem wymiata. Dobra, mistrz Lancier, zdecydowanie. Okrzyk bojowy. Jeden hex. No tak. Przyda się, zdecydowanie. Dwa jakby były. Arcymag. Tak. Twoja moc specjalna kosztuje 1. Czy to jest aż takie dobre? To nie jest w ogóle dobre. No właśnie. No to co, podniemny jeździec chyba. Tak. Jednak kreatura to jest, o. No to już, instant pick. Kolejny. Mowy rycerz, czwórek nam brakuje. A może pokornego giermka? Jakiś pierwszoturowy drop? Nie. No, idź ty. Pajęczo. Idź ty. Tak, to jest tak, co się z tobą nagrywa. Dobra, trójka czy dwójka? A, ta trójka może w sumie. Dobra, to mamy... No, teraz masz jedynkę dobrą. A może Murloka tyci płetwa? Nie, chyba nie. No, mikromaszyna, chyba. Co by tu? Ten giermek jest dobry, ale na rankedach, a tutaj mikromaszyna może urosnąć. Dobra, to niech rośnie. I ostatni żywiołak ziemi numer 2. No tak. No bardzo nam tutaj brakuje tych czwórek, ale na upartego w czwartej turze będzie można po dwie dwójki rzucać. Na przykład. Na Irli masz ustawione, także. No Irli tak, tylko ten late. No, nie wiem, czy dwa żywiołaki ziemi nam wystarczą.
A do tego jeszcze dochodzi kwestia... czego dochodzi kwestia? Nie mamy żadnego AOE. Ja bym powiedział, że kwestia z tego, czy przeciwnicy będą mieli kontry na te karty, bo na przykład jak żywiołaka ziemi wrzucisz, to jest super, tylko jak zostanie Big Game Huntera, to będzie ciężko. Ale no właśnie. Kontry, no, to... no, strategia na tą talię może być taka, że wyrzucamy jak najwięcej kreatur i czekamy na tego buffa plus 2, plus 2. Że tam murloki nie płaczą. No nie, no to będzie słaba strategia. Ja bym chciał strategię... No nie, no zostaw. To, znaczy, no tak. Strategia będzie taka, że po prostu zasypać kreaturami i wygrać. No. No. Dwa naganiacze mechów się przydadzą w tej kwestii. No i mamy Heksa. Przywitamy się. Ile my już tutaj omawialiśmy w ogóle? No, 11 minut. W sumie to jak wczorajszy odcinek MKR-a. Kogo? Taki mało znany youtuber, no. W sumie w kolejnej turze drugi naganiacz mechów i czołg. I będzie rozwałka. No, mówiłem naganiaczy mechów, dobre. No. Zgodzę się. No i co, to dwójeczkę zdejmujesz. No już wiem, już. Aż tak słabym graczem nie jest. Po prostu lubię mówić oczywistości. To wiele tłumaczy. Tylko, że ten gul trochę tak uwala. No, on jest już 4 na 3 i zdejmuje nasz czołg. Niby tak, a teraz... Chyba, że... No, to jest mikromaszyna. Ciężko, on może mieć piekielny ogień. No to lepiej, żeby nie miał. Dobra, no tego poświęcamy. No i wrzuć mikromaszynę. Ryzyk fizyka na piątą masz dobrą kreaturę. No tak. A, tym bardziej, że walczymy z Gul'danem, więc w piątej turze jak zagramy tego żywiołaka, to w szóstej... Bardzo dobra sytuacja. Nawet nie wiem, czy go atakować. No nie atakuj. Rzucamy go w stół. Nie, po co? Już potem go zdejmiesz. Dobra. Tym. Dobra. Kurde, tak wystawiamy się na ten piekielny. Teraz już nie jest takie wystawianie się, no bo... O. Dobra, poświęcamy mikro. Chyba tak. Albo nie, czekaj. Bo będziesz chciał... Chociaż nie, no on będzie 7 na 5. No, i mikro poświęcisz na to 4 na 4. Dobra. Okej. Tu dobierzemy sobie kartę. I tamtego jeden... Zagrywamy go? W sumie lepiej nie. No nie, ale zabij tamtego 1 na 3. Bo może być upierdliwy. No na dłuższą metę zdecydowanie. O, mamy nawet leczący totem. Więc on tutaj zdecydowanie się przyda. No i dobra, przecież nie no, weszło. W kolejnej to Mistrz Lancier. O. Klasa, proszę o uwagę! Dobra, Hero Power. Ojej, całkiem dobra sytuacja. No tego się pozbywamy. Lanciera. W sumie. Jestem. Weszło. Mamy mało drogich kart, ale nawet weszło. Dobra. Tutaj atak w twarz.
Można powiedzieć, że jest całkiem nieźle. No widzisz. Pomagałeś przy wyborze kart, no to działa. No dobra, to nie było aż tak miłe. No i tam. Dobra, tu pozbędziemy się... Chociaż... Nie, mogę rzucić tego. Mogę rzucić czołg. No i widmowego. Tak. I teraz mogę już poświęcić tamtego mecha. No myślę, że tak. No bo nie ma sensu marnować 3 punktów obrażeń, więc... Ten naganiacz i tak już swoje zrobił, więc... Sen może by był, ale jednak taunt z Divine Shieldem może się przydać. No... Tym bardziej, że on ma 5 ataku, więc... Więc ginie od wyssania duszy, ale z drugiej strony... Dobrze, że poszło to na tego Lansiera, a nie na żywiołaka ziemi. No nie wiem, czy teraz opłaca się wysadzić tego żywiołaka ziemi. Nie. Schowaj się za mną. Tego sobie zabijemy. A... Tylko totem. Nawet nie będę wystawiał, bo... Kurde, zasypiemy go tymi tauntami. Musi być trochę poirytowany. No, wiesz, rzadko kiedy... Czyżby Hex? Dobre zagranie. Chyba, że możemy go zabić. Możemy? A czy mogę go też olać? A nie, nie mogę go olać. Nie mogę go olać, bo jak go wysadzi, to wtedy cały stół mi zabije. No, musisz go ten... Nie, no najpierw atak. Aha, i potem go Hex. No, okay. Dokładnie. Kolego, weź się poddaj. Teraz po tym heksie niech on się podda. Może ma wolę walki, może ma tą pustkę, która niszczy wszystko. Albo nie Winga. Proszę cię, nie kracz. Jak wykracza, to i tak jest spoko, bo masz inne zagranie. Musimy oczyścić słoneczną stół. No, teraz ładnie wyczyści. Jestem gotów. No i tyle w temacie, no. Ktoś tu przegrał. Co, że mam się poddać? No tak. Aha, no. To w kolejnej turze, albo tak będziemy nagrywali arenę u ciebie. Ale do tego musisz założyć kanał, więc... No ale dobra, ile tutaj trwa odcinek? 17 minut, dobra, to rozegrajmy jeszcze jedną walkę. Ta stosunkowo szybko poszła. Nie. Dogramy sobie jeszcze jedną. Zastanawiam się, czy to jest dobra talia, czy po prostu ładnie karty doszły. Raczej to drugie. No, bo tych ciężkich kart raczej jest mało, to drugie. A wszystkie doszły. Jakby nie doszły, tylko doszły lekkie, to byłby problem. Tral kontra tral. Zamroźne wilki. Kurde, nie słyszałem tego drugiego tekstu. A strzony ziemi sobie zostawimy. I tyle w temacie. Okej. Szlam jest problematyczny na szamana, bo... Teoretycznie... Bo jednak jakieś bronie ma. Tak, tylko że rzadko je ma i tak nie wiadomo, czy grać ten żerący szlam, czy nie grać. Nawet nie, tam... zagramy sobie totem, bo na trzecią turę... Proszę, niech mu to nie wejdzie. Weszło. Fuck. To teraz chyba lepiej rzuć... Szlam. Tak. Teraz rzucę szlam. Ech. No przejął trochę tę inicjatywę, ale w trzeciej turze możemy rzucić sobie czołg. Okej. Okay. Tu wymiana. Rozsądnie. Nie najgorzej. Chyba czołg. Chociaż... Nie, teraz możemy zagrać nie. Szkarłatnego Krzyżowca, nie, a w czwartej turze... Jeśli zagra Strzon Ziemi na Szkarłatnego, to będzie kiepsko. Ech. Ale tak by było. Nie byłoby. Ale jest taka szansa. Nie ma szansy, co? Ojej, zagra serio? Heksa. Serio? No to... Ma 50 heksów, że i tak to zużywa.
Dobra. Jakby to teraz zagrać? No, to chyba dwie kreatury, co? Ma to kombinować. Gotowe. Okej. Ej, ale mamy bestię nawet. A co ma? No mamy bestię. Ale po co? Żabę. Ale po co ci bestie? No wiesz, na hunterze to jednak by się sprawdziło, nie? Ale gramy szamanem. To szczegół drobny, no. Ej, to wiesz co, ej, mamy jeszcze... Moim zdaniem, to, patrz, ten totem on jest już przerażony w ogóle tą żabą. Ale wiesz co ci powiem, mamy jeszcze mecha. Myślę, że to był przerażony żyjącą maszyną. No. No i co kombinuje? Poddaję ale się. Patrz, w zeszłym... Aha, on chyba nie załapał, jak to działa. No nie, może... Ha! On, ile on daje? Plus jeden, plus jeden. To co, do pałka, do naganiacza? No. I zabijasz tamtego. Chcemy go zabijać? Jak rzuci potem burzę z piorunami? Znaczy ja się tam trochę cykam, że on ma jakieś taunty czy coś. Dobra, nie. Dobra, masz. Jednak mamy kreaturę 5 na 5 na stole. Jeszcze przydałby się totem leczący, ale po naszej stronie. Teraz mnie tylko trochę martwi to, że karty się kończą powoli. Nie jest źle. Bardziej, że buf na tego idzie. No ten smok na jego ręku może być niepokojący. Tylko czy ten buf na 5 na 5... Czekaj. Bo jak rzucisz bufa na 5 na 5, rozbijesz go, a on potem rzuci burzę z piorunami, to wszyscy mogą zginąć. Dobra, to poświęcimy sobie te wszystkie małe wypierdki. Tak. Musimy oczyścić słoneczną kulę. Dobra. Robimy tak. Okej. I tutaj atak i totem. Totem? Totem. I kreaturka? 3 na 1? 3 na 1? No. A jak w niego wstrząs ziemi pójdzie, to nam będzie na rękę. Dobra, czas umrzeć. No dobra, teraz mogę już się powoli zacząć niepokoić ilością kart na naszej ręce. Co teraz zagra? Heksa. Heks numer 2. Czyli jak rzuca na kreaturę 3 na 4 heksa, to jest całkiem możliwe, że ma ich więcej niż jednego. Albo ma jakieś wyciszenia, albo istnieje też możliwe, że jest niedoświadczonym graczem. Co jest nieprawdopodobne. Przecież w Hearthstone'ie to tak nie działa. Zawsze dostajemy najlepszych graczy. Ale to za 5 many, co on rzuca? Okej. Wyciszenie? Już myślałem, co on ma za ten. Chociaż nie, możemy zabić to i to, tak. I tyle w temacie. Dołącz lub gin. Do ataku. No nie dołączył, no. Niestety, ale nie dołączył. A kurde, eteryczny totem. W sumie zabiłbym go. Może... Albo go wyciszyć. Jak go wyciszysz, to będzie taką upierdliwą kartą dla tego. Bo na przykład on już nie będzie mógł zagrać go ponownie. Nie, lepiej to zabić. A wyciszenie zostawić sobie na jakiegoś żywiołaka ziemi. Dajmy na to. Mówię, że nie. Nie mówisz, że nie. No to dobrze. Cieszę się, że się ze mną zgadzasz. I gdzie w tym momencie jest nasz glut? W grobie. Patrz, ile on ma tych heksów. No. Mówiłem, no. Patrz. Rzuca nimi na prawo, na lewo. Za chwilę będą kłopoty. Bo nie mamy kart. Ano. Ale mamy taunty. Okej. Schowaj się. Tamterinio. Dołącz
No. Sytuacja jest nie najgorsza. No bo on też już ma... No dobra, on ma 5 kart na, ten, na ręku, ale... Jeśli nie ma jakiejś burzy z pioruna... Burzy nie ma. Gorzej! Jest gorzej. Dobra, jak się teraz do niego dopchać? Śmiałek z grom. Znaczy, ja bym go wyciszył po prostu. No dobra, ale wyciszenie to jedno, ale jednak trzeba go jakoś zabić. Trzeba go jakoś zabić. No to wycisz totem i uderz w niego 5 na 5 i 1 na 1. No. Jest to jakaś opcja. No i do tego taunt. Taunt Rinio i totem leczący. Proszę. No tam też może być. Mam nadzieję, że ten 0 na 1 nie dostanie teraz jakiejś dopałki. Mam nadzieję, że ta kreatura 5 na 2 przeżyje. No. O, panie. No ale nawet. No nie wiem, czy nawet. Co on robi, proszę cię. Zaraz dostaniemy dopałkę, murloki nie płaczą. Ile on dostał tych kart? 3, 4? A ty masz ile na ręce? Oj, nie wiem kompletnie, o czym ty mówisz do mnie. Ja... O przegranej! Ej! Serio? Z Neptunona może wypaść ten... No może, to jest Sir murlok. Płetwin... Mrgton? No tak, no. Nie, to jest Mrglot... Jak to się czyta w ogóle? Mrgluton. Mrgluton. Dobra, ja myślę, że face is the place w takiej sytuacji. Tak? Ty no w sumie... No bo co? No tak, no okej, okay, to face. Face is the place, no. Tylko, że on i tak się sprzątnie te wszystkie kreatury w miniaturze. No wystawię wszystko teraz. Może już nie zdąży. Tu jakiś taunt. Chciałbyś. No chciałbym. Ale to i tak. Ale dobrze. Przynajmniej nie zginie od tego. Dobra. Jak teraz wygramy, i teraz, i teraz wszystko zależy od karty, którą on. Nie. Najlepiej by było, gdyby nic nie zagrywał teraz. No on dostał ten. Pancerz. Jaki pancerz? Znaczy, że dostał nowy Hero Power. Z jakiej paki? No bo tak to robi ta karta. Która karta? No ten. A, rzeczywiście! Kurde, on ma pancerz, ja pierdziu. No. Ej, i on dostał dwie legendy w ogóle z tego Neptulona. A niech to. A, to on trochę zwalił. Najpierw trzeba było starym Metnokim atakować. No. To był błąd. No to był błąd, no i teraz zapłacisz za niego. Chociaż jeszcze nie ginie, ale może jakaś dopałka dojdzie. Okej. No i wszystko zależy od tego, co teraz dobierzemy. No i co dalej, face? No to face is the place. I wystawiaj ją. Do ataku. Face is the place. 2 HP. A musi nam zabić... Właśnie 4. No dobra, 4. No. Jezu, jeszcze to! Kurde, Neptun się robił bardzo mocną kartą teraz. Ile on ma tych znachorów? Halo! Jeszcze on przeżył! Nie wierzę. Dobra, 2 obrażenia. No, z tym sobie tak łatwo nie poradzi i tego myślę, że zabijemy. Sprawdźmy w ogóle, co to będzie za totem. Nie taki, jaki byśmy chcieli. No, nie. Nie, no tego się pozbędziemy. Odczycie ono. Tego się pozbędziemy.
A... I w sumie, czekaj, ile on ma obrażeń? 4, 7, 8. No więc zabijemy sobie tego i on nie będzie w stanie zabić nam tego drakonida. No, to jak drakonid dostanie wyciszenie, to ty nie będziesz mógł zabić jego. No, nie. Ale to jest właśnie piękno Hearthstone'a, no, wszystko na jedną kartę. To nie jest piękno Hearthstone'a. Nie znasz się. A on już nie może rzucić taunta żadnego, bo nie ma tego hero power. Piękno Hearthstone'a to jest jak z trzasku wyciągniesz 6 obrażeń. O! O, Hex. O, kałużniak. Jakby mało murloków było. A, czy ma coś z szarżą? Kurde, no! Zaraz też go dobierzemy. No i dobierzesz go i on tak dużo nie da. No, a mówiłem, to demiczny najlepszy. No, no. A, dobra. No wystawię wszystko, tu no. Tu sobie Heksa weźmiemy. A w ogóle pamiętasz, jak mówiłeś, że ten Turon dużo nie robi? No bo nie robi, no. Ja nie wiem, skąd on ma ten murlok. Ja myślę, że to jest szaman na murlokach. On jest dobry po prostu. Ale 4 czy 3? Właśnie nie pamiętam. Kurde. To masz 10 HP. I on sobie dobiera karty. Przez jakie paki on dobiera? No on co to dobiera... jest? Dobierz za każdym razem, gdy zginie inny przyjazny mur. O, fuck. No ale... To on ma już 10 kart, więc zaraz będzie ten... Fatig damage. No ja 12. Tylko, że on sobie... On będzie się leczył za 2 w każdej turze. No, okej. Okay. Jest to jakiś argument. Fuck you! Nie śmiej się! Nie śmiej się! To jest piękno Hearthstone'a! Że niby nie przegrałeś jeszcze, ale już wiesz, że to się zbliża. No nie przegrałem, co ty? On nie będzie w stanie mi ściągnąć 27 HP tak szybko. Ale nie, w gruncie rzeczy przydałoby się jakieś zaklęcie, jakiś tam trzask czy coś takiego. No ale nie ma. No nie ma. No Jezu. Ja myślę, że on zdąży ci się na 27 HP. No jak będzie się tak dalej trade'ował. Kurde, skubaniec. No wyciągnął to. Ale ten żywiołak ziemi mu to zrobił i Neptulion. Neptulon. Też ładnie. Neptulion, jak bulion. Cebulion, kurde. Order cebulactwa. O, murloki nie płaczą. No, no to co, rzuć, nie, rzuć ten, totem. Super. Może giniesz, nie? No nie wiem, ile, 6? Ile to jest? 6, 8, 13, 17. No. Kurde, dobra, masz. Jak ten to wygląda w ogóle? Ten Neptun dużo nie zrobił. No nie zrobił, nie zrobił. Biorąc pod uwagę, że się zabiły murloki, to. Dobre zagranie. No nie zrobił. Dobre zagranie. O, jeszcze rząd zakwina, do widzenia. No. Nie, to jest ten buff od Murloki nie płaczą. Czekaj, ale zaraz mu Fatig wejdzie. No już patrz, już tylko 6 kart mu zostało. No ale dobre. Ile on wyczytał? Powyżej 30. No dobra. Poskładał nas zdecydowanie. Chyba ciebie. Aha, jak wygrywamy to my, a jak przegrywam to ja. Dobra, będę miał to na uwadze. Potem już nie nagrywamy. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mamy 1-1. No tutaj szaman poskładał mnie, żeby nie było.
No, ale wierzę, że w kolejnych odcinkach zdecydowanie, ta talia ma potencjał, 7-3 może być. Także zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. Ja natomiast żegnam się z wami, Josen również. Do usłyszenia. No i jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również moje inne filmy na kanale. No i na razie, trzymajcie się, cześć!